A z nami będzie pierwszy gość, pani Krystyna Szumilas, była minister edukacji, a która jest w tej chwili posłanką Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł, pani minister. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Za chwilę ruszymy w naszą poranną podróż po Warszawie. Pani minister, jak pani zdaniem będą wyglądać polskie szkoły pod wodzą człowieka, który odmawia równych praw osobom nieheteronormatywnym? Jak będzie wyglądała polska uczelnia pod wodzą człowieka, który twierdzi, że... Który twierdzi, że polskie uczelnie promują dewiację, zboczenie i tak dalej? No to bardzo smutna informacja dla edukacji, dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów, że człowiek o takich poglądach, tak twardo opowiadający się przeciwko równości, człowiek, który nie jest tolerancyjny, będzie ministrem edukacji. Chyba takiej sytuacji nie mieliśmy w Polsce i pewnie jest to ewenement na skalę dużo szerszą niż tylko Polska. Ja może przytoczę słowa nauczycieli, którzy napisali list do ministra Czarnka i piszą w nim, że chcą ministra, który pracuje dla dobra dzieci i młodzieży, a nie dla dobra swojej partii. Ministra, który potrafi wznieść się ponad polityczny interes i wykazać empatią i szacunkiem. Ministra, który będzie rozumiał, że szkoła jest dla wszystkich i ma być miejscem, które łączy. Takiego ministra chcą nauczyciele. Niestety pan poseł Czarnek jest przeciwieństwem właśnie takiego ministra. Jest człowiekiem, który dzieli. On mówi, że to środowisko LGBT nienawidzi rodziny katolików, ale to on nienawidzi ludzi, nienawidzi tych ludzi, którzy są inni. I ja nie tylko mówię o środowiskach LGBT, bo to dotyczy również ludzi, którzy są na przykład innego wyznania, ludzi, którzy są innej narodowości, ludzie, którzy jakby mają inne poglądy. Szkoła ma łączyć, natomiast to, co prezentuje sobą minister, przyszły minister edukacji, to dzielenie i nienawiść, walka z człowiekiem, który jest inny. Homofob na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czy może pani powiedzieć, że boi się pani o polską edukację bardziej niż kiedykolwiek? Bo jak tak dalej pójdzie, to chyba zatęsknimy za minister Zalewską. No tak. Nauczyciele mówią o tym, że myśleli, że nic gorszego od minister Zalewskiej ich nie może spotkać. Minister Piątkowski kontynuował reformy minister Zalewskiej. I nagle okazało się, że przychodzi nowy minister Czarnek. To naprawdę szok dla środowiska. Szok dla środowiska nauczycieli, szok dla środowiska uczelni wyższych, szok dla młodych ludzi, którzy przecież dzisiaj są otwarci, tolerancyjni, chcą być otwarci i tolerancyjni. To zresztą było widać wczoraj przed Uniwersytetem Warszawskim, kiedy młodzi ludzie protestowali przeciwko temu, żeby dyskryminować, żeby poniżać ludzi, którzy są inni, a którzy mają prawo żyć wśród nas, tak? Mają prawo być szczęśliwi, mają prawo realizować swoje marzenia, mają prawo mieć swoje pasje. Więc to jest naprawdę szok i to jest, no, któraś z posłanek powiedziała, policzek dla wszystkich, którzy z systemem edukacji są związani.
No, dodajmy, że oczywiście ten protest studentów na Uniwersytecie Warszawskim był związany z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy podczas inauguracji roku akademickiego, więc to był też sprzeciw wobec tego, co prezydent Andrzej Duda mówił w kampanii. Tak, ale też był związany właśnie Pani minister, z tym, że podczas kampanii takie słowa padły i tutaj analogia jest dość jasna. Za chwilę będziemy przejeżdżać obok Uniwersytetu Warszawskiego. Przeszły minister edukacji i nauki wygłosił na KUL-u, na uczelni, na której jest w tej chwili profesorem, taki wykład, w czasie którego powiedział, że to, co się dzieje dzisiaj z kobietami, zagraża polskiej rodzinie, że kariera, że praca, że feminizm, że to jest wielkie niebezpieczeństwo dla rodziny, że nawet dziki wiedzą, że podstawową funkcją rodziny jest prokreacja i że co to w ogóle znaczy, że kobieta rodzi po 30. Jak możemy sobie w tej chwili wyobrazić edukację seksualną, czy przedmiot, który się nazywa przygotowanie do życia w rodzinie? Ja przede wszystkim się zastanawiam, jak możemy sobie wyobrazić edukację dziewcząt w polskiej szkole pod kierownictwem ministra edukacji. Czy to będzie powrót do takiej XIX-wiecznego myślenia o tym, że ma skończyć szkołę i nie mieć swoich marzeń, nie mieć swoich pasji, nie chcieć pracować, nie chcieć się rozwijać. To wie pani, edukacja seksualna już dzisiaj jest wypychana z polskich szkół i wiemy o tym, że na przykład z podręcznika do nauczania w klasie siódmej wykreślono ten fragment dotyczący środków antykoncepcyjnych. Natomiast to jest problem głębszy niż tylko i wyłącznie edukacja seksualna, bo to jest problem związany z myśleniem o roli kobiety we współczesnym świecie. O tym, czy kobieta ma prawo realizować swoje marzenia i pasje, czy kobieta ma prawo do tego, żeby myśleć o ułożeniu sobie swojego życia tak, żeby połączyć obowiązki związane z rodziną, dziećmi, bo przecież dziewczyny, kobiety chcą mieć dzieci, chcą mieć rodzinę, to jest ich też podstawowe marzenie, ale chcą połączyć to z pracą zawodową, z realizacją swoich pasji i marzeń, z byciem w środowisku, z życiem w społeczeństwie. No przecież w XXI wieku mówienie o tym, że kobieta, że podstawowym zadaniem, i właściwie ja ze słów ministra, przyszłego ministra zrozumiałam, że jedynym zadaniem kobiety jest rodzenie dzieci i opiekowanie się tymi dziećmi. Mówienie o tym w XXI wieku to jest coś niewyobrażalnego. Tu nie chodzi o to, że kobiety chcą porzucić swoje biologiczne obowiązki. Przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. My powinniśmy zachęcać dziewczynki, kobiety, młode kobiety, które przecież mają trudniej, bo ta ich biologiczna rola jest dużo, dużo trudniejsza niż mężczyzn, dużo trudniej im jest na rynku pracy, dużo trudniej im jest jakby realizować swoje plany życiowe. Powinniśmy je w tym wspierać. Co? Następnym krokiem będzie zabronienie kobietom realizowania się w męskich zawodach, przestanie bycia policjantką czy kobietą pracującą w straży pożarnej. No przecież to są jakieś rzeczy, które są dzisiaj niewyobrażalne. I to jest coś, co powoduje, że jesteśmy w szoku i całe to środowisko edukacyjne jest w szoku. Nauczyciele, rodzice, samorządowcy, którzy organizują edukację, zastanawiają się, co prezesowi Kaczyńskiemu zrobiły dzieci i młodzież, dlaczego on
takimi decyzjami rzutuje czy ogranicza możliwości rozwoju dzieci i młodzieży. Dlaczego on chce zepchnąć szkołę do średniowiecza? No to jest podstawowe pytanie. Pani minister, a pani zna odpowiedź na to pytanie? Dlaczego tak się dzieje? Co to jest za prowokacja, żeby nominować homofoba, osobę o poglądach skrajnie radykalnych, osobę, która, no, tak jak już mówiłyśmy o tym, odmawia podstawowych praw osobom nieheteronormatywnym, kobietom. O co tutaj chodzi? Mało tego mówi o biciu dzieci chociażby. Uważa, że taka dopuszcza karę cielesną, o tym napisał w swojej pracy. To znaczy, myślę, że tak, że to przede wszystkim względy polityczne. W partii Prawa i Sprawiedliwości wygrał minister Ziobro i w związku z tym prezes Kaczyński chce pokazać, że tej swojej części konserwatywnej, że jest bardziej konserwatywny od ministra Ziobry i od Konfederacji. Więc to jest jakby jeden powód, to jest przekaz do elektoratu. Dla Jarosława Kaczyńskiego edukacja nigdy nie była ważna. To znaczy nie było ważne to, żeby dać młodzieży wykształcenie, które zwiększa jej szanse na rynku pracy, w konkurencji z innymi młodymi ludźmi, chociażby z Europy czy świata. Raczej o edukacji myślał jako tym narzędziu, które pomoże kształtować umysły na wzór umysłu, jaki byłby użyteczny dla prezesa PiS-u i dla Prawa i Sprawiedliwości. Przecież nieraz słyszeliśmy z ust polityków PiS-u, że trzeba zmienić programy szkolne, trzeba zapanować nad edukacją, bo jeżeli my nie ukształtujemy młodych ludzi właśnie tak, żeby oni myśleli tak jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, to stracimy w przyszłości wyborców. I to jest myślenie o własnym interesie, o interesie partii politycznej i politycznych planach, a nie o tym, czy ten młody człowiek, który ma przed sobą całe życie, który będzie żył w całkiem innym świecie, w świecie zmienionym, którego my dzisiaj nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, żeby on sobie w tym świecie potrafił poradzić. Nie mówi się o nauczaniu do myślenia, o dyskusjach, o wyrażaniu własnego zdania. Nie mówi się o pracy w zespole, w grupie, o projektach. Nie mówi się o tym, że trzeba tych młodych ludzi uczyć współpracy ze sobą. Nie mówi się o tym, że to młodzi ludzie mają szukać informacji i mają być też krytyczni wobec informacji, które znajdują, przecież zalewa nas fala fejków. Oni muszą sobie z tym potrafić poradzić. Nie, o tym się nie mówi. Mówi się o dzieleniu, o wychowaniu takiego posłusznego, powtarzającego słowa nauczyciela młodego człowieka, który w przyszłości nie będzie miał odwagi wyrazić swojego zdania, albo będzie wyrażał to zdanie tylko w tych sytuacjach, które nie są tak naprawdę istotne dla życia społecznego. I to jest tragedia. To jest, ja bym też nie chciała, żeby przykryć te prawdziwe problemy słów szkoły tylko i wyłącznie odniesieniem się do tego podziału, który próbuje nam narzucić PiS, tak? Czyli my jesteśmy przeciwko rodzinie, oni są za rodziną. Nie, tak nie jest. To jest próba narzucenia pewnego sposobu myślenia, żeby pod przykrywką tego sposobu myślenia robić rzeczy, które są niekorzystne dla
młodych ludzi. To jest taka przykrywka, która też pozwala i pozwoli PiS-owi dalej prowadzić zamach na sądy, na konstytucję, na wolne media, zmieniać tą rzeczywistość prawną wokół bez zmiany prawa. I to jest moim zdaniem najważniejszy problem, najpoważniejszy problem, dlatego musimy głośno mówić o tym, że to chodzi o... Dzisiaj walczymy o równość, o traktowanie każdego człowieka jednakowo, ale też walczymy o wolną szkołę, o szkołę wolną od homofobii, ale też szkołę wolną od narzucania sposobu myślenia, o szkołę, która sama działa w taki sposób, że młodzi ludzie uczą się w niej myśleć, dyskutować, wyrażać swoje wnioski, nie boją się zadawać pytań, mają odwagę powiedzieć, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. Dzisiaj niestety i tych młodych ludzi, i dorosłych PiS uczy tego, że jeżeli masz inne poglądy, to nie możesz się odzywać, bo jesteś gorszy. Bo jesteś gorszym sortem, bo jesteś gorszym człowiekiem. To niestety będzie miało ogromne skutki na przyszłość. Pani minister, oprócz tych bardzo ważnych spraw, o których pani przed momentem powiedziała, bo rzeczywiście one dla przyszłości nowych pokoleń, które przecież będą niebawem dorosłymi, będą też elektoratem głosującym. Ma kolosalne znaczenie, ale te najpilniejsze potrzeby związane są również z technikaliami związanymi z kolei z pandemią koronawirusa. Czy pani zdaniem minister Czarnek, przyszły minister, ma kompetencje? Co w ogóle wiemy o tych kompetencjach? Co wiemy o tym, co on z kolei wie o polskich szkołach i o polskich uczelniach? No niestety wiemy, że nic nie wie. To znaczy ja przeglądałam życiorys pana ministra Czarnka i tak naprawdę on nigdy nie zajmował się edukacją, tak? Od tej kadencji jest w Sejmie i nie jest członkiem Komisji Edukacji. On nigdy się nie wypowiadał na temat edukacji. To, że ktoś jest profesorem uczelni, to nie oznacza, że on jakby ma kompetencje do tego, żeby zarządzać całym systemem edukacji, bo no, trochę trzeba mieć wiedzy na temat psychologii, metod nauczania, zasad funkcjonowania szkoły. Ja niestety takich kompetencji wśród ministra, u ministra nie widzę. Zresztą chyba taki jest sposób doboru ministrów czy wysokich urzędników w partii PiS. Tam nie liczą się kompetencje. Tam liczy się to, czy jesteś wierny prezesowi, tak? Czy się wpisujesz w tą linię, czy jesteś odpowiednio twardy. Widzimy, co się dzieje z ministrem Wosiem, który już chyba trzecie z kolei stanowisko ma mieć, czy szuka się dla niego stanowiska. Poseł Czarnek nie ma kompetencji do zarządzania oświatą. Mogłabym powiedzieć, no dobrze, dajmy mu szansę, no jest w końcu pracownikiem uczelni wyższej, może się nauczy. Ale jakby po jego wypowiedziach, tak, po tym, co mówi i jakie oczekiwania w stosunku do niego ma Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętajmy, no tutaj i pan marszałek Terlecki i koledzy pana posła Czarnka o tym jasno mówili. Tu chodzi o to właśnie takie złapanie szkoły i wyższych uczelni i w końcu przegonienie z tych miejsc, nie wiem, jakichś czarownic, jakiegoś diabła, który tam siedzi. Widzimy, że nie ma takiego myślenia, że szkoła dzisiaj
jest w bardzo trudnej sytuacji, że jest pandemia, że wzrasta liczba szkół, które są wyłączone z takiego zwykłego procesu nauczania, że rośnie liczba przypadków i tutaj główny inspektor sanitarny mówi, że to dopiero początek, więc ja nie słyszałam żadnej wypowiedzi kandydata na ministra o tym, jakie on ma swoje plany dotyczące tego, jak nadrobić braki z półrocznego nauczania zdalnego, jak pomóc dzisiaj nauczycielom, szkołom w zabezpieczeniu się, w utrzymaniu dystansu społecznego, w zapewnieniu maseczek, zapewnieniu płynów dezynfekcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Nie słyszałam żadnej troski właśnie o zdrowie i życie młodych ludzi i ich rodzin. I obawiam się, że to nie będzie główne Musimy powoli kończyć ministra. Oj, będziemy obserwować oczywiście, patrzeć na ręce i słuchać tego, co minister będzie mówił, oby już nie dostarczał nam więcej podobnych atrakcji. Pani minister, na sam koniec bardzo krótko proszę o komentarz dotyczący tego, że w rządzie po zmianach, po rekonstrukcji jest tylko jedna kobieta. Oczywiście zgodne z tym, co głosi poseł Czarnek, kontynuując ten wątek, ale rzeczywiście nie ma już kobiet, nie ma takiego zaplecza, żeby one mogły zasiadać i kierować resortami? No, kobiety są, ale panowie z PiS-u nie dopuszczają kobiet do rządzenia, do władzy, do tego, żeby miały na równi prawa z mężczyznami. I to właśnie pokazuje, że dzisiaj PiS postawił na tą taką konserwatywną stronę. Właściwie ujawnił to, co przecież od dawna wiedzieliśmy i to, co powiedział bardzo otwarcie pan poseł Czarnek. Kobieta ma siedzieć w domu, rodzić dzieci, a mężczyźni będą rządzić światem. To niestety smutna prawda o PiS-ie. Zastanawiam się, co na to panie koleżanki, posłanki z Prawa i Sprawiedliwości. No, czy one się godzą na taką rolę i czy rozmawiają, czy mówią o tym, że jednak warto, pytanie, żeby dać pytanie, kobietom co mówią. Szansę. Bardzo serdecznie, tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Krystyna Szumilas, była minister edukacji, Koalicja Obywatelska, była gościem Onet Rano. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Dziękuję wzajemnie. Dobrego dnia dla pani redaktor i wszystkich słuchaczy.